Serdecznie witam Was, drodzy widzowie i słuchacze. Cieszę się, że mogę Wam nowe wiadomości, nowe wieści z moich hacjenda w Deniach, w Hiszpanii Wam przekazać. Mam na ten moment moich gości, nie są wszyscy w tej chwili, inni sobie odpoczywają w mieszkaniu. Mam tutaj przy stole jest Kasia z Anglii, z Londynu, jest Jola i jest Renatka już po raz drugi tutaj i chcieliśmy troszeczkę Wam opowiedzieć o moich metodach leczenia, o efektach w krótkim czasie, jak no, już po raz drugi to opowiesz tak samo. No i o moim olejku, bo już mają, od jakiego czasu macie używać? Dwa i pół tygodnie już używacie, tak? I już o efektach żeście rozmawiali. I chętnie chciałabym, żebyście się podzielili z naszymi słuchaczami, widzami. I od kogo zaczniemy? Może od Ciebie, Kasia? Tak. Tak, dlaczego zdecydowałaś się tutaj do mnie przyjechać? No na pewno ciekawość jakaś była w tym, ale główny powód to jest no chyba zbalansowanie się i poszukiwanie nowych dróg i rozwiązań. Rozwiązań innych niż powiedzmy medycyna taka konwencjonalna, ponieważ zmagam się z różnymi rzeczami. No i to głównie dlatego. I odnalazłam to, co chciałam. No, przeprowadziliśmy to trans samoleczenia, tak to nazywam. I dwa razy, wczoraj i dzisiaj brałaś w tym udział. I możesz się podzielić z widzami, jakie efekty, co odczułaś, co się działo i jak to odebrałaś w ogóle, tą, mój ten sposób tego samoleczenia. Bardzo ciekawy, bo przyznam, że pierwszy raz troszeczkę musiałam się oswoić. Uczucie było takie dosyć dziwne, nawet bym powiedziała, że takie... No dziwnie się czułam. Przez parę godzin później, dopiero tak 6 godzin później jakby weszła taka chmura we mnie, że tak powiem. Natomiast dzisiaj zupełnie inaczej. Zupełnie inne kolory, zupełnie inne doświadczenie. Czułam się lekko, czułam się bardzo szczęśliwa, szczerze powiem. I po samej sesji nawet, już nie było tej chmury jak wczoraj, tylko od razu czułam się fajnie. Dobrze. Bardzo pozytywnie. W trakcie transu już kiedyś robiłaś taką metodę? Czy miałaś w ogóle kontakt? Miałam troszeczkę doświadczenia, ale to jest bardziej ze strony jogi. Bardziej też pracowania może z umysłem, ale to troszeczkę na innych zasadach. Więc w jakiś sposób już byłam troszkę odpowiedziała w tym kierunku, ale to było nowe doświadczenie i bardzo pomocne i myślę, że z czasem się stało łatwiejsze i łatwiejsze, bo na czelu oczywiście było to inaczej, łatwiej. Jakby to przyjąć i tak poczuć taki. Miałaś jakieś dolegliwości przed tym? Głównie takie, myślę, no, ja to nazywam blokady cywilizacyjne. Ja mam dosyć przepiącą pracę, w związku z tym siedzenie w głowie swojej, brak oddechu. No tak, takie bardzo duże napięcie, z tym oczywiście związane jakieś tam problemy żołądkowo inne, no głównie oddychanie tutaj też. No i to na pewno czuję, że spadł ciężar, powiem. Nabrałaś mocy, czujesz się lżejsza. Czuję się pozytywnie, czuję się lżejsza i przede wszystkim czuję, że oddycham, czuję, że jak miałam nowe. Jakąś takie coś nowego. Jeżeli ci czas kiedyś pozwoli na odwiedziny, czy zdecydowałaś się taką przygodę przeżyć jeszcze raz? Tak. Uważam, że każdy powinien i uważam, że to w jakiś sposób
jedyna broń przed cywilizacją i tym wszystkim, co nas otacza, no bo ludzie teraz nie mają czasu na siebie, o tym, żeby pomyśleć o sobie, żeby pomyśleć, kim są, czego chcą, jak chcą. To jest ta szansa. Dobrze, to na teraz Ci bardzo dziękuję. Jeszcze jedno chciałam teraz, ten olej, jak tak powiedziałaś, Gracja, używasz od 2,5 tygodnia. Pierwsze... Miałaś jakieś dolegliwości skórne? Znaczy ja mam dolegliwości ze skórą bardzo długo, 14 lat. Byłam u wszystkich dermatologów, bo byłam na akupunkcie, że bardzo dużo rzeczy próbowałam w tym roku, ponieważ czuję się niekomfortowo. Tutaj widać mały ślad na rękach, człowiek na skórach mam bardzo dużo tych śladów. No ale się zdecydowałam, bo tak jak mówiłam, próbuję różnych rzeczy, różnych metod. No to było bardzo gruntowe i takie wypukłe. To jest jakaś choroba, nie powiedziałem, to właśnie sprawa długo białka pod skórą, nie wiem, w każdym razie nieuleczalna. Stosuję olejek 2 razy dziennie, tutaj w tym miejscu. I to definitywnie, to znaczy ja o tym zapomniałam. Ja tego tak nie obserwowałam, ja po prostu sobie smarowałam i no z wiarą, nie wiarą, tak, żeby zobaczyć, czy rzeczywiście to jakiś efekt da. I siedziałam tak w kuchni pewnego razu i mówię sobie, kurczę, prawie tego nie widać. A było widać bardzo. To był taki ślad, taki brązowy, mocny ślad. No i w tym momencie teraz to już jest po pierwsze płaskie, a po drugie kolor. No widzę bardzo gładką, piękną skórę. Tylko tak jak zauważyłam tutaj, jak z daleka się patrzy, to jest takie coś leciutko, takie coś jakby tylko rysunek jak kwiata. Ale to było grube i takie, no jak księżyc, to było widać, że mam, więc no... To tylko na te miejsca stosujesz, czy w ogóle na twarz? Ja się staram na twarz, tak. Jaki kwalitet skóry poczułeś? Znaczy po pierwsze kocham ten olej, idę mu na zapach, on wspomina pewną rzecz. Ja używałam kiedyś podobnego olejku z pewnej firmy, Declore. I ten olejek, bardzo tamten olejek mi dobrze robił, a on był no taki typowo sobie fajnie, jak dobry krem. I jak pokocham ten olejek, to pierwsze co mi przyszło na myśl, to jest wow! Dobre wspomnienie, taka właśnie czystość, no zapach jest niesamowity. Takie uczucie komfortu totalne. W każdym razie, ja nie używam żadnych kremów w tym momencie. To też jest eksperyment, żeby zobaczyć jak to będzie. Aczkolwiek tu mam taką kreskę grubą, bardzo taką, bo ja właśnie tak maszczę. I ona, ja sobie to masuję. I ta kreska, no jak widać teraz już nie jest. Nie widać. Ona nie jest. Ona nie jest już zmarszka taka cięta. Po prostu, ona była po prostu jakby coś mięci. Nożem przeciął, tak. Tutaj. A teraz nie ma. Jest dużo mniej, więc znowu z zaciekawieniem obserwuję te zmiany i będę je dalej obserwowała jak najbardziej. Ja najchętniej się podzielę. Dziękuję serdecznie. Cieszę się, że takie efekty są i w leczeniu, i z moim olejkiem. To przejdziemy teraz do naszego następnego gościa, tak samo z Anglii, tak samo z Londynu. I Jola, proszę bardzo, chciałam Cię pytać, co Cię skierowało też tutaj do mnie? Bo bym się nie znała, ja nie znałem się przed tym ani z Tobą, ani z Tobą. Głównie koleżanka Renata, która się w tych sprawach bardzo... tymi sprawami interesuje alternatywnej medycyny, nie medycyny konwencjonalnej. Była u mnie w styczniu. Była już w styczniu, opowiedziała mi o tej całej sytuacji, ponieważ ja mam swoje jakieś tam problemy z tym, chciałabym sobie poradzić, a nie bardzo mi to wychodzi. Jak robię to sama, bo to są zbyt poważne sprawy, żeby... To znaczy może nie, one nie są zbyt poważne, ale ja nie potrafię sama sobie z nimi poradzić. I Renata przekonała, nie przekonała mnie, po prostu opowiedziała mi o Gracjanie, co ona robi, jaką energię przekazuje. I ja stwierdziłam, że praktycznie ja to muszę spróbować.
Nie było to dla mnie łatwe, bo dwa razy się wycofałam z tego wyjazdu, będąc mną bardzo otwartą osobą i taką niekoniecznie pozwalającą się przekonać na coś nowego. Tym niemniej przyjechałam i absolutnie nie żałuję, bo to, czego sobie doświadczyłam, jest totalnie unikalne. To są sprawy, które, na które trzeba się otworzyć, a ja zaznaczam, ja jestem kompletny nowic w tym wszystkim, bo ja w ogóle nigdy nie miałam inklinacji do takich rzeczy. Ja bardziej poszłabym do lekarza ze sprawą jakąkolwiek, psychologa czy pediatry koniecznie, ale to raczej skierowałabym się do lekarza, do szpitala, gdziekolwiek, a na pewno nie do osoby takiej, jaką jest Gracjana, która leczy wspaniałą energią. Tym niemniej doznania, które tutaj mam, są po prostu nadzwyczajne. Tego się, to trzeba przerobić, żeby wiedzieć, o co chodzi, bo tak jak powiedziała koleżanka tutaj, Katarzyna, pierwsza, że tak powiem, sesja, ponieważ jak mówię, to jest trans, zupełna, ten trans, nie wywołał u mnie czegoś takiego, jak powiedzmy u Renaty, która już to przeżywała następnym razem. Ja czułam coś, ja nie potrafiłam tego nazwać i dalej tego nie potrafię nazwać. Tym niemniej ja coś poczułam. Po tym transie, po tej sesji, ja się popłakałam, bo łzy mi same leciały, to było coś tak głębokiego, że nie do opisania. Dzisiaj przeszłam następny trans i później leczenie. Przyszła z moją, muszę powiedzieć, moja synowa Simone pracuje z energią życia i pracujemy razem tutaj u mnie doświadczyłaś ty jeszcze nie, moi dni się doświadczyłem, że tym wypowiedzą, mam niesamowitą energią. Szaloną. No, przeżyłaś trans i energetyczne. I to się naprawdę nie da opisać, bo ta energia rzeczywiście można jej doświadczyć. To jest. I po tym ja się czułam bardzo spokojna, dużo lepiej. Tym niemniej po wczorajszej sesji ja się czułam lekko taka zaniepokojona. A ponieważ wszystkie przechodziłyśmy tę lekcję, jak tutaj jesteśmy trzy, później miałyśmy, że tak powiem, lekcje po lekcji i niejako otworzyłyśmy się do siebie nawzajem, opowiadając sobie o tych swoich, że tak powiem, przeżyciach podczas tego transu i porównując nasze przeżycia, oczywiście każda z nas miała inne. To było bez mnie, to mieszkało. To było bez ciebie, to było na plaży. I poczułyśmy jeszcze większą ulgę. Ponieważ dzisiaj przeszłam drugi raz te wszystkie sytuacje, ja się poczułam zupełnie uśmiech na twarzy, spokój wewnętrzny. Powiedziałam, spójrz w lustro. To mi się nie zdarzyło od dobrych paru lat. Dobrze, tak samo już masz doświadczenie z kolei. Nie mam. Nie masz jeszcze się nie dało się to powiedzieć, nie? I jak wiem, chcesz przylecieć wkrótce, tak, na dłuższy tak pobyt i skorzystanie z jedzenia i tak? Tak. I ze świeżych pomarańczy. Dobrze, teraz przechodzimy do Renatki. Po raz drugi jesteś tutaj, tak. Bez Londynu. Tak, po raz drugi jestem tutaj. I po pierwszym pobycie zdarzyła się rzecz nieprawdopodobna, czyli wróciłam do zatrzymania od przerwami. Ale nie tylko, bo miałaś bardzo duży problem. Zatrzymałaś miałaś ciężki zatrzymanie. Dotlenionymi płucami i rozwinionym mózgiem. Także jestem cała odnowiona. I tylko parę sesji tego leczenia spowodowało takie ogromne zmiany dotyczące. No i korzystałaś też z energii życia od mojej synowej, tak samo. Tak, podczas tego pobytu, podczas wcześniejszego. Nie, no to od ciebie skorzystałam. A od 2 tygodnia używam olejku i jestem po
wydarzeniem, za które mam tak gładką. To było do rozpoznania twojego twarzy, jak weszłaś, to widziałam tą zmianę bardzo dobrze. Ale używam do całego ciała. I ciało mam tak gładkie, jakby było wypolerowane. Także żaden kosmetyk nigdy nie spowodował takich zmian. I serdecznie dziękuję za samo sobie. Ale chciałam powiedzieć, że to nie jest moja ostatnia wizyta u Grecjany, jeszcze przyjdę. Serdecznie zapraszam. Serdecznie zapraszam i ciebie, i ciebie, i ciebie, i każdego jednego i osobne. Zapraszam serdecznie do naszej chatki. Dziękuję i namaste.